Nowe zagrożenie USA. Andrzej Duda wezwany na dywanik. Glapiński znowu mydli oczy Polakom. A na koniec trąby wodne. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. Ostatnio pewnie zauważyliście, że coraz więcej twórców w sieci promuje subskrypcję naszego kanału. Zresztą sami zobaczcie, tu. Bądźcie na bieżąco i subskrybujcie kanał, a teraz lecimy do pierwszego tematu. Czy Michu z Miłośników Czterech Kółek? Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, komentujcie, żeby być na bieżąco. Zatem no, widzicie, skoro tak wszyscy was przekonują do tego, żebyście zasubskrybowali, jeszcze zostawili ten dzwoneczek i łapkę w górę, no to chyba, no nie wypada tego nie zrobić. Byłoby to skrajnie, skrajnie niekulturalne. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, żeby być na bieżąco, ale zresztą to już wam Michu powiedział i kanał komentarzy, więc no co, lecimy z pierwszym tematem. Remember when American diplomats in Cuba were hearing those strange sounds and then suffered brain damage from some sort of mysterious invisible attacks? Amerykański resort dyplomacji prowadzi dochodzenie w sprawie nowych przypadków syndromu hawajskiego wśród dyplomatów w Wiedniu, poinformował rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Price odniósł się podczas konferencji prasowej do doniesień New Yorkera, który podał, że od objęcia władzy przez Joe Bidena około 20 amerykańskich dyplomatów w Wiedniu doznało tajemniczych objawów wskazujących na uszkodzenie mózgu, migren, zawrotów głowy, nudności, nagłego poczucia ucisku i innych przypadków neurologicznych. W porozumieniu z naszymi partnerami z innych agencji energicznie badamy doniesienia o możliwych niewyjaśnionych incydentach zdrowotnych wśród społeczności ambasady USA w Wiedniu, powiedział Price. Podobne incydenty po raz pierwszy odnotowano wśród dyplomatów USA w Hawanie w 2016 roku. Zyskały miano syndromu hawańskiego. Mimo że od tego czasu skarżyło się na nie ponad 130 dyplomatów na placówkach w Chinach, Rosji, a także w samych Stanach Zjednoczonych, powód wystąpienia przypadłości nie jest wyjaśnione. Wiedeń jest miejscem, gdzie zanotowano drugą największą liczbę przypadków. Według New Yorkera szef CIA uważa, że dyplomaci są celem ataków. Jedna z najczęstszych hipotez mówi, że powodem może być promieniowanie mikrofalowe, ale nie zostało to udowodnione. W czerwcu administracja Bidena powołała dwa nowe panele ekspertów do zbadania przypadków syndromu i opracowania środków chroniących dyplomatów. Well, when this first came to light back in 2017, the US government referred to them as targeted attacks affecting US personnel serving in Cuba. Ciekawe, akurat pod koniec maja tego roku New York Times informował o tym, że Departament Obrony Stanów Zjednoczonych pracuje nad technologią wearable, czyli nadającą się do noszenia, która ma ostrzegać użytkownika o ataku niewidzialną bronią, o której zaczęto mówić już w 2017, kiedy również personel ambasady USA doświadczył ponoć syndromu hawańskiego. Czy faktycznie tylko polityków USA traktuje się taką bronią, czy może chcą mieć argumenty do tego, żeby sami mogli legalnie taką broń posiadać na przykład, bo to przecież dla bezpieczeństwa. Bo zobaczcie, że jest to potężne narzędzie. Po pierwsze, może być małe, po drugie, nie widać go, więc użycie jest praktycznie niewykrywalne. Jak jesteście w jakimś tłumie, to praktycznie nie da się wykryć, kto używa tę broń. Ale to nie wszystko. Konsekwencje użycia tego typu narzędzia są intensywne, ale zanim się ktoś zorientuje, że to mikrofale, a nie jakaś zwykła migrena, to spokojnie można odejść z miejsca zdarzenia. A konsekwencje? Nie chcecie, żeby senator poszedł na jakieś głosowanie? Proszę bardzo. Lepiej, żeby dyplomata nie spotkał się w tym momencie z przedstawicielem władz lokalnych? Nie ma sprawy. Generalnie, de facto, można paraliżować działania jakiejś osoby tylko dzięki temu, a w dodatku bardzo ciężko was wykryć. Idealne narzędzie do wojny hybrydowej, ataki hakerskie, dezinformacja w sieci i uzupełnić to takim narzędziem i można bardzo silnie wpływać na stabilność państwa. Nic dziwnego, że USA nagłaśniają sprawę, mając do czynienia z tak dużą szansą i zagrożeniem jednocześnie. A co ciekawe, broń mikrofalową można zrobić sobie w domu z tego sprzętu, który pewnie macie. Ale nie róbcie tego. Następny. W niedzielę, kiedy nie musiał iść do pracy, matka przyczepiała mu do paska woreczki z mąką. Na wierzch zakładał konduktorski mundur.
12 senatorów apeluje w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy, by doprowadził do wycofania noweli kodeksu postępowania administracyjnego lub ją zawetował. Według senatorów prawo ma utrudnić reprywatyzację mienia. Zdecydowanie uważamy, że to prawo znacznie zwiększyłoby istniejące trudności, które uniemożliwią ofiarom i ich rodzinom ubieganie się o zwrot i rekompensatę za mienie bezprawnie zabrane im przez nazistowskie Niemcy i komunistyczny rząd Polski, napisali w liście senatorowie. Głównym inicjatorem listu był republikanin Marco Rubio z Florydy, a pozostałymi autorami są demokrata Tommy Baldwin z Wisconsin, demokrata z Nevady i republikanin z Oklahomy. Pod listem podpisało się też 8 innych senatorów, 7 demokratów i 1 republikanin. Rubio i Baldwin to autorzy ustawy Just Act, która zobowiązała Departament Stanu do przedstawienia raportu na temat problemów ze zwrotem mienia w Polsce i innych krajach. Politycy w liście apelują do prezydenta RP, by podjął działanie na rzecz wycofania projektu procedowanego obecnie w Senacie lub, gdyby został on przyjęty, do zawetowania go. Argumentują, że byłby to najlepszy sposób zademonstrowania przez Polskę swojego wyraźnego sprzeciwu wobec zbrodni Niemiec i wspieranych przez Sowietów polskich władz. Tak. Chciałyby czegoś. My odsyłamy pod ten jeden adres do Berlina. Proszę się zgłaszać do Berlina i tu będziemy zresztą wspierać tamte środowiska, jeżeli one, amerykańskich Żydów, jeżeli oni się czują pokrzywdzeni, niech się zgłaszają do Berlina. Zobaczcie, że Biden jednak słowem się tu nie odzywa, czyli oficjalne relacje dyplomatyczne Polski i USA są dalej zamrożone. Co ciekawe, identyczna sytuacja była w przypadku prezydenta Złotowłosego, że tak go nazwijmy, bo YouTube go nie za bardzo lubi. Tam tak samo sprawą 447 i roszczeń narodu wybranego zajmował się wyłącznie sekretarz stanu Mike Pompeo. Ze Złotowłosym nawet nie próbowano wchodzić w żaden dialog. Nawet kiedy dochodziło do spotkań między Dudą a Złotowłosym, podczas gorącego sporu w tle 447, w Polsce za wszystko odpowiedzialni byli Mike Pompeo i Georgette Mosbacher ewentualnie. Prezydent rączek sobie nie brudził. W każdym razie pozytywne jest to, że przynajmniej po objęciu władzy przez Bidena polski rząd zaczął cokolwiek realnie robić w tej sprawie w interesie majątku Polaków, bo za rządu Złotowłosego pamiętacie, jak tłumaczyli swoją bierność? A ich tłumaczenia? Jak dostaniemy rachunek, to odeślemy go od Berlina. Tak. Chciałyby czegoś. My odsyłamy pod ten jeden adres do Berlina. Proszę się zgłaszać do Berlina i tu będziemy zresztą wspierać tamte środowiska, jeżeli one, amerykańskich Żydów, jeżeli oni się czują pokrzywdzeni, niech się zgłaszają do Berlina. Ten fragment, który właśnie widzieliście, pochodzi z naszego reportażu na temat całej ustawy 447 i wszystkiego, co wydarzyło się dookoła tej ustawy. Tłumaczymy w nim dokładnie, na czym to polega, jakie to ciągnie za sobą konsekwencje i dlaczego forsowane jest przez USA. Jak chcecie dowiedzieć się wszystkiego na ten temat i dlaczego dzisiejsze działania naszego rządu są słuszne, zobaczcie sobie całość tego materiału. Tu zostawiam wam link. A teraz lecimy do następnego tematu. Są to stopy depozytowa, referencyjna i lombardowa. Stopy to ceny, po jakich realizowane są transakcje banku centralnego z bankami komercyjnymi. Nierozsądne byłoby podniesienie stóp procentowych, zanim sytuacja pandemiczna się wyjaśni, przekonuje profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej. Gazeta zwraca uwagę, że wzrost cen powyżej 4% jest już faktem i choć podobne poziomy obserwowaliśmy przejściowo na początku 2020, to wcześniej tak wysoka inflacja była prawie dekadę temu. W żaden sposób decyzjami dotyczącymi polityki pieniężnej nie obniżymy tegorocznej inflacji, która ma w większości zewnętrzne przyczyny, natomiast zacieśnienie moglibyśmy osłabić dopiero co rozpoczęte ożywienie, stwierdza szef banku centralnego. BGP przypomina, że banki centralne w Węgrzech i w Czechach zdecydowały się w ubiegłym miesiącu rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych. Oczywiście w kolejnych kwartałach może być uzasadnione także rozpoczęcie dyskusji o dostosowaniu polityki pieniężnej. Jednak aby tak się stało, musimy mieć pewność, że sytuacja pandemiczna nie będzie już zaburzać aktywności gospodarczej, dodaje profesor Glapiński. Jeśli bankowi komercyjnemu brakuje pieniędzy, może je pożyczyć po stopie lombardowej od banku centralnego. Tyle dobrego, że przecież Polacy tak dużo zaczęli zarabiać, że podwyżki cen są dla nas śmiesznie niskie. Przynajmniej według Glapińskiego.
Tymczasem wartość złotówki do innych walut cały czas spada, a co lepsze, w zeszłym tygodniu złotówka była nawet najsłabszą walutą na świecie w stosunku do dolara. I to może być bardzo pozytywne w momencie, gdy gospodarka musi się odbić, żeby być konkurencyjnym na rynkach zagranicznych i żeby zwiększać konsumpcję produktów rodzimych w kraju. Ale w momencie, gdy trend utrzymuje się dłużej, a nie jest to jedynie chwilowa zmiana wartości waluty, to rodzi się duży problem. Poza tym, jeżeli waluta słabnie, a eksport się utrzymuje lub rośnie, to waluta powinna utrzymywać swoją wartość lub nawet rosnąć. Tymczasem nie widać, żeby tak się działo, mimo wzrostu eksportu. Waluta dalej słabnie. No i to staje się już niepokojące. Produkty z zagranicy drożeją i dolarowo mamy mniej. Jednak podnoszenie stóp procentowych w takim momencie rzeczywiście mogłoby być nierozsądne. Nie wiadomo, jak to będzie we wrześniu, czy restrykcje będą, czy ich nie będzie, czy będą dla wszystkich, czy tylko dla tych bez certyfikatu, jak silne będą i tak dalej, więc mieszanie w tak niepewnym momencie byłoby realnie nierozsądne. Poza tym dalej się odbijamy od kryzysu, więc to chyba rzeczywiście nie jest odpowiedni czas. Ciekawostka dnia. Trąby wodne mogli zaobserwować turyści i mieszkańcy przebywający na polskim wybrzeżu. Trąby wodne pojawiły się około godziny 18 nad polskim wybrzeżem. Zdjęcia i nagrania tego niecodziennego zjawiska, które zaobserwowano m.in. w Jastarni, Juracie, Chałupach, Karwi i na Helu, zostały opublikowane w internecie. Na niektórych materiałach widać nawet, jak nad Bałtykiem wirują aż dwie leje. Wiry wodne nad Zatoką, napisała reporterka 24 Marta. Trąba wodna to zjawisko meteorologiczne, które powstaje, gdy nad stosunkowo ciepły zbiornik wody napływa dużo chłodniejsze powietrze. Wytworzona niestabilność pozwala cząsteczkom powietrza szybko się unosić, przez co powstają chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą wir w kształcie leja. Zjawisko to charakteryzuje się znacznie słabszą siłą od trąby powietrznej. Trąba wodna jest w dużym stopniu przezroczysta i w początkowej fazie można ją zauważyć tylko dzięki śladowi, jaki zostawia na powierzchni wody. Zjawiska te nie są rzadkością. Większość z nich rozpada się przy dotarciu do lądu. Tak, by the way, zanim zaczniecie pisać, że ola Boga, katastrofa, co się z tym klimatem dzieje, to ten film, który wam puściłem na slajdzie, był sprzed 7 lat. W Polsce to całkiem regularne zjawisko, prawie 100 lat temu trąby powietrzne miały nawet znacznie groźniejsze skutki. Także jak w Wyborczej teraz przeczytacie, że to wszystko przez to, że wybieracie plastikowe słomki zamiast papierowych, no to rzecz jasna dalej w plastikowym kubku, bo tak najczęściej jest w tych ekorestauracjach, plastikowy kubek i papierowa słomka, to wiecie, no tu tak z dystansem podchodźcie do tego tematu, nie? Tak samo jak do naszych trętwych sucharów. Jak nazywa się samolot do transportu owiec? Transportowiec. Tego suchara mamy od Szymon Gajda 8, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotołowce. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, wbijaj koniecznie na naszego TikToka Maciej BNB, znaczy Maciek BNB lub Maciej Podstawka i tam możesz w komentarzach pisać swoje suchary, które być może wpadną do następnego odcinka. Tymczasem co? Ja już się będę żegnał, trzymajcie się bardzo ciepło i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo ostatnio zrobiliście taką robotę i wbiliśmy praktycznie z 1000 subskrypcji w ciągu zaledwie kilku godzin i dostaliście za to materiał ekstra. Jak widać, takie rozwiązanie wam się spodobało, więc jeśli czas nam na to pozwoli, to takie akcje będziemy robić częściej. Mam nadzieję, że taki wzrost subskrypcji utrzymamy, bo byłoby naprawdę nam miło, przyjemnie i wam myślę, że też z dodatkowym, jakimś bardziej kontrowersyjnym, bardziej takim ostrym materiałem, którego YouTube nie za bardzo lubi, ale w ramach rekompensaty za wasze trudy i kliknięcia subskrypcji oczywiście dla was taki przygotujemy. Trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia 6:30 i 18:00 każdego dnia. Heja!